usłyszeliśmy dzisiejsze Słowo Boże tak mocno i dosadnie wręcz mówiące o miłości. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Bo Bóg jest miłością i miłością obdarza ludzi. Moi drodzy, dzisiejsi jeszcze narzeczeni. No był taki czas, że się na siebie inaczej spojrzeliście. Nazywają to ludzie zakochaniem. No musi być zakochanie, żeby się rozwinęło w miłość. Ktoś to kiedyś zbadał nawet naukowo, że stan zakochania tej swojej części fizjologicznej, czyli w mózgu, jest prawie taki sam jak paranoja. Tylko, że to jest sprawa naturalna, a nie chorobowa. Nawet obliczono, że ten stan zakochania może trwać tylko 3 lata. Bo jak trwa dłużej, to się przerodzi w paranoję. Stan zakochania to jak ziarenko rzucone w ziemię i ma wyrosnąć z tego miłość. Tam czasu nie liczę, czy tam 3 lata minęło. Ale to dzisiejsze wydarzenie. Wasza decyzja o zawarciu sakramentu małżeństwa pomaga i umacnia przerastanie się, wzrastanie w miłości. Dlatego, że to w przeróżny sposób ludzie przez wieki zawierali małżeństwo, podobno zawsze jakoś specjalnie. Ale Pan Jezus czyni małżeństwo sakramentem. A sakrament to widzialny znak łaski Bożej. Moi drodzy, dzisiejsi nowożeńcy, jeszcze narzeczeni, to w tej świątyni przyjmowaliście wszystkie sakramenty. To tu otrzymywaliście od Chrystusa łaskę. Bo z każdym sakramentem związana jest udzielona łaska, bo to jest widzialny znak. I tu waszą miłość Chrystus błogosławi. Błogosławiąc waszemu życiu po to, byście wy stali się znakiem Jego miłości, miłości Chrystusa do Kościoła. Takie jest zadanie chrześcijańskiego, katolickiego małżeństwa. By być znakiem miłości Chrystusa. Pan Jezus, tłumacząc, jakie najważniejsze są przykazania, przypomniał to starożytne przykazanie miłości Boga i bliźniego. I od tej pory macie miłować Boga razem. A od tej pory wy stajecie się dla siebie najbliższymi z bliźnich. Bliźniego swego jak siebie samego. Pan Jezus jeszcze mocniej podkreślił przykazanie miłości. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A że się na przykazaniu miłości opiera całe prawo i prorocy, czyli inaczej całe objawione Pismo Święte, czyli całe Boże objawienie, to już mocniejszego fundamentu nie ma. I tak macie, moi drodzy, przeżywać swoje życie, byście byli pełni miłości. I życzę wam, żebyście tak, jak przeżyjecie już swoje życie, jak już będziecie otoczeni wianuszkiem
dzieci, daj Boże większym wianuszkiem wnuków i może gdzieś tam jeszcze jakieś prawnuki będą się toczyły obok was. I życzę wam, żebyście w szczerym sercu, właśnie wtedy, mogli powiedzieć, że gdybyście przyszli wybierać jeszcze raz, wybralibyście tak samo. I to będzie wasz najważniejszy i najpiękniejszy dzień życia. Dzisiejszy dzień jest piękny, ale nie najważniejszy, bo to start. A najważniejsza jest meta. Dobiegnijcie więc do tej mety doczesnego życia, wiedząc o tym, że dochowaliście wierności i miłości, że wiele dobra uczyniliście z miłości. A wtedy razem wejdziecie do nieba. No bo jak to wygląda? Żona w niebie, a mąż nie wiadomo gdzie, albo odwrotnie. No więc razem macie wejść do nieba, a wejdziecie drogą miłości. No, tylko jeszcze trochę długo, długo powędrujcie. Niech to się wszystko zacznie spełniać. A żeby zaczęło się spełniać, to tu przed zgromadzonym Kościołem powtórzcie waszą wolę wstąpienia w związek małżeński i złóżcie sakramentalną przysięgę. Tu proszę.